Zgłasza się kapitan Daniel Mendak, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Około godziny 12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wpłynęło zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów osobowych na ulicy Wałowej w Malborku. Osoby poszkodowane w tym zdarzeniu? To znaczy po konsultacji z ratownikami medycznymi będącymi tutaj na miejscu nie stwierdzono konieczności hospitalizacji osób poszkodowanych. Jest możliwość zorganizowania objazdu miejsca zdarzenia, w związku z czym taki objazd powstał i w tej chwili funkcjonuje. Nie nastąpił wyciek żadnych płynów eksploatacyjnych, w związku z czym nawierzchnia drogi nie jest zabrudzona, sprzątnięcie tylko resztek powypadkowych i droga będzie nadawała się do użytkowania.